Dzień dobry. Ruszamy z budową nowego tarasu. Oczywiście, że tak. Krok pierwszy, jaki zrobię zaraz, to miara, dalmierz i ruszam z... wykonać pomiary. Czyli muszę zmierzyć dokładnie miejsce, w którym będzie miał się znajdować nowy taras, ale muszę tam też sprawdzić i wtrasować ten rysunek. Wszystkie wycięcia, przeszkody, no bo. Tam troszeczkę tego będzie. Kiedy to zrobię, no to wtedy już komputerek i trzeba zrobić ten projekt w kąpie. Przynajmniej ja tak pracuję. To jest dla mnie szybsza metoda niż operowanie na rysunku. A co dalej? To zaraz zobaczycie. Skaczymy w takim razie do świata wirtualnego, w którym nie ukrywam, że również bardzo dobrze się czuję i mamy rzut z góry. Pomierzyłem, wytrasowałem i naniosłem to do SolidWorksa. Mamy tutaj wszystkie wymiary, mamy również takie kilka ważnych punktów, czyli słupy pionowe przelewacji domu, słupy na zewnątrz, mamy takie wycięcie tutaj na dole. To przewiduje drzewo, które tam rośnie ciągle. Mamy również dwa stopnie i sam taras jest ciut większy i ciut szerszy niż poprzednio. Kiedy to wyciągniemy do góry, to będzie wyglądało to w taki sposób. Tutaj jeszcze dodałem pięć kwietników, które będą już poza okapem, poza rynną. Mam nadzieję, że to się spisze w ten sposób. I co dalej? No kolejną rzeczą będzie już wizyta w Jav polska. My oczywiście już tam byliśmy. Kiedy odbierałem zamówienie, chyba z dębiną. No, i tutaj przejdziemy do, gdzie tu będzie asortyment: ogrody, tarasy i tak dalej. No, i mamy tutaj zawartość strony. Mamy tarasy. Dobra, wchodzimy w tarasy, i mamy tutaj trzy rzeczy: tarasy drewniane. Tarasy kompozytowe i tarasy termowane, czyli drewno, które jest poddane obróbce termicznej. Swego czasu Litka omawiała praktycznie wszystkie te trzy, trzy, trzy grupy, pokazując przeróżne materiały w tych grupach. No i słuchajcie, co wybierzemy tym razem? Jak myślicie? No to tutaj można by robić już zakłady i wygraną osobą czy osobami będą te, które typowały typowały tarasy kompozytowe. No właśnie. Kompozytowe deski profilowane i tutaj jeszcze od razu może sobie wybierzemy, co już również Litka wybrała, czyli Garden Deco. Dobra. I tutaj króciutkie uzasadnienie. Myślę, że dwa punkty wystarczą. Pierwszy punkt to taki, że materiały, z których wykonane są takie nowoczesne deski, to są materiały już bardzo rozwinięte technologicznie. To nie jest to samo, co było 5 czy 10 lat temu. Kolejną rzeczą będzie umiejscowienie tego naszego tarasu, czyli miejsce dość zacienione i jeszcze zadaszone w większej części. To jeszcze dam trzeci punkt. Trzeci punkt to będzie taki, który, którego może bym nie chciał mówić, czyli nasz wiek. No, taka jest natura rzeczy, że się nie, nie, nie człowiek nie robi coraz bardziej młody, tylko przybywa nam lat. I musimy również tutaj troszeczkę pomyśleć już o tym, żeby nie spędzać tak dużo czasu na odnawianiu, renowacji cyklicznej co roku, co pół roku, takich miejsc, właśnie jak teraz. Dlatego też pójdziemy w kompozyt. Co też wybraliśmy? Antique Walnut, czyli Walnut, czyli orzech antyczny. I tutaj jest jeszcze taka ciekawostka. Myślę, że Wam się spodoba, że jest to deska dwustronna i dwukolorowa. Czyli deska z dwóch stron ma różne dekory. Jej kolor jest fabrycznie bardziej odporny na wszelkie odbarwienia, m.in. spowodowane promieniowaniem UV. Powierzchnie desek zdobi realistyczne uswojenie 3D, które wygląda jak autentyczne drewno. Faktycznie jest tak, że stojąc, no na przykład na tej wizualizacji, tutaj zobaczmy, nie jesteście, słuchajcie, w stanie powiedzieć, czy to jest drewno, czy kompozyt. Nie ma opcji. Dopiero kiedy dotkniecie, nie wiem, może paznokciem zaczniecie gdzieś tam stukać i, i próbować to zadrapać, może wtedy ktoś zgadnie. Czyli dobra, wybór zrobiony i teraz przejdźmy sobie tutaj na gardin.pl. Rozpocznij wycenę. Przechodzimy. Mamy tutaj LK. Wydaje mi się, że te parametry, które tutaj wpisałem tak na szybko, raczej powinny pasować. Kolor antique walnut, tak. Długość 3 lub 4. A tutaj będzie się troszeczkę to pewnie jakoś tam zmieniało. Jakie legary i tak dalej i tak dalej, ale my poszliśmy słuchajcie jeszcze dalej. Ponieważ pokażę wam jeszcze coś. Pokażę wam. Taras Jarek o proszę bardzo. Tak to będzie wyglądało optymalnie wykorzy... z takim optymalnym faktycznie wykorzystaniem materiału, czyli mam tutaj dwa kolory. Deski 3-metrowe i 4-metrowe, ale żeby je położyć, będzie potrzebne zrobienie takiej oto zabudowy. Czyli mamy tutaj jedno Jest to wszystko obliczone w taki sposób, żeby zapewnić te, te wymogi producenta samych desek. Czyli przygotowanie tego podłoża jest tutaj naprawdę kluczowe. Kiedy będzie zrobiona, zrobiony ten etap, przejdziemy do etapu drugiego i pojawi się drugie legarowanie w poprzek, Jesz, jeszcze gęściej, a dlatego, że tutaj y, zastosujemy dwa rodzaje legarów o różnych grubościach, i dopiero na to pójdzie właśnie sama deska. I wróćmy sobie tutaj jeszcze tylko na stronę, bo myślę, że ciekawą rzeczą będzie tutaj dział akcesoriów, gdzie faktycznie jest 100% elementów potrzebne, żeby zrealizować takie taką realizację o właśnie. I widzimy tutaj dwa legary aluminiowe, czyli te grubsze będą pod spodem i te mniejsze gabarytowo będą u góry. Również są legary wykonane właśnie z kompozytu i co jeszcze mogę wam pokazać? Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która się tutaj u nas pojawi to będą słuchajcie kotwy kotwy wkręcane już tutaj patrzę PWG oznaczenie PWG tak to będzie wyglądało ponieważ mamy tutaj grunt tak zwany niestabilny czyli piasek kurzawka bardzo takie miękkie coś mógłbym tak powiedział nie chcemy się tutaj bawić z wylewaniem betonów bo to naprawdę nie pora na to. Chcemy ten teraz zrobić jeszcze przed zimą, więc zadziałamy tym razem, właśnie na podporach wkręcanych, i to będzie wymiar ten, czyli 68 na 650. To spokojnie przeniesie te obciążenia i tyle. Tak więc zabieram się za pracę. Wiecie już, z czego to będzie wykonane. One week later. Tradycyjnie magia kina i nasze materiały są już pod domem. Co my tutaj mamy? Wszystko praktycznie to, co było pokazane już wcześniej z kreatora, czyli mamy deski w kolorze orzecha. Orzech jest tu, tutaj jest drugi kolor, bo to jest ciekawostka, że te deski są dwukolorowe. I mamy 3-metrowe, 4-metrowe. Mamy legary, te takie potężniejsze. To są również odcinki 4-metrowe. Sporo legarów, tych cieńszych, które będą dawane w poprzek. Również odcinki 4-metrowe. I jeszcze 3 i to jest kurde, <laughs> ciężkie, po prostu niemożliwe. To są legary z egzotyka, które zastosuję najprawdopodobniej przy schodach. Z jednej strony pojawią się te małe schodki, ale to nie wszystko. To nie wszystko, ponieważ jeszcze jest sporo łączników, i zobaczycie to na zbliżeniach już później. Czyli klipsy, które będą łączyć deski na legarach, będą kątowniki, które łączą legary między sobą. Będą też łączniki specjalne do łączenia legarów równolegle, czy coś jeszcze. Wydaje mi się, że nie. Chyba wszystko. W każdym razie, sam proces, oczywiście, Wam pokażę, bo to będzie ciekawa cała historia. A ja już się nie mogę doczekać, no bo kurde, są materiały, trzeba ruszać z pracami, nie? Więc chłodno, chłodno, ale zaraz się porusza, człowiek to będzie cieplej. Więc zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Tyle. Na razie.